mają przewagę jeszcze z pierwszego przejazdu, w związku z czym jest im troszkę łatwiej. Popatrzmy na Teresę Borsen ze Szwecji, 25-latka ze Sztokholmu. To jest jej szósty sezon w Pucharze Świata, no więc doświadczona zawodniczka. Już utraciła swoją drobną przewagę po pierwszym przejeździe, ale 29 setnych sekundy straty to jeszcze jest wszystko do odrobienia w tej dolnej części trasy, choć ona jest bardzo trudna technicznie. No i niestety różnica rośnie do już blisko sekundy. Już za długo przytrzymany ten prawy skręt, no ale to po to, że ciężko jej było się wyrwać do kolejnej podkręconej bramki. I 90 setnych sekundy to jest różnica w czasie łącznym i daje jej to czwarte miejsce za prowadzącą Katriną Dur, Mariną Nick, Nastasią Nöns i Teresę Borsen jest czwarta.